Nawet nie mogę udostępnić u pana Belfra. Nie mam pojęcia, dlaczego nie jest możliwe do udostępnienia, bo jest tylko w grupie, tak? Damy radę, damy radę. Dobra, wpuszczam Beatę. Pamiętajcie, w ogóle się nie spinajcie dzisiaj. W ogóle my jesteśmy tutaj wszyscy dla was. Będą po kolei się pojawiały osoby. Jest i Aka Beata. Cześć, dzień dobry. Wszystkim ja nie bardzo mogę coś udostępnić, bo Facebook pozmieniał jakieś straszne rzeczy. Tak, no. I pokazuje się, że nie ma. Tak. Ale myślę, że już trochę osób zaraz dojdzie, bo tak jak powiedziałeś, temat gorący. Tak, Dużo pytań o to, co zrobić z tym bonem. Zgadza się. I dlatego właśnie wpadliśmy na pomysł w grupie Laboratoria Przyszłości w Praktyce, żeby w ramach adminów, którzy zarządzają tą grupą, Beata i Agnieszka Halicka są jakby takimi założycielkami, matkami tej całej grupy i poprosiliśmy tych, którzy będą mieli dzisiaj akurat czas, żeby podzielili się swoimi praktycznymi wskazówkami co do zakupu sprzętów. Będzie też z tego, co mi obiecał Adam Perzyński, dyrektor SP27, który też opowie trochę o tym projekcie z punktu widzenia dyrektora, a będzie też Sebastian z nami, który trochę opowie o na przykład sprzęcie związanym z wykorzystaniem Maców w różnych sytuacjach, jak ktoś się zastanawia, czy na przykład ta sytuacja z zakupem jest dla niego dobrą możliwością wykorzystania MacBooka. Ja może zacznę, Beato, od początku, czyli od takiej sytuacji z tym, że po pierwsze zostało kilka dni na zgłoszenie wniosku, bo no ten temat wyrósł trochę w temacie, związany jest z bonem dla nauczyciela. Już udostępniam, jak ktoś będzie miał ochotę, drodzy państwo, to wpadajcie na Akademię Pana Belfra, bo tam zrobiłem na blogu fajny wpis. Bardzo dobry wpis, nie? Polecałam, no szczególnie nauczycielom w podstawówce u siebie, gdzie pracuję. Tak. Ci wytłumaczyłeś naprawdę. Tak, krok po kroku, jak to się robi. Ja pozwolę sobie też wam wrzucić na czacie, jakby ktoś potrzebował, to będziecie mogli sobie zawsze z niego skorzystać i wyklikać. Tylko pokażę wam po prostu najważniejszy element tego wpisu tak naprawdę teraz, czyli kolejność działań, jak sobie klikniecie, to w ogóle zobaczcie sobie te różne rzeczy, czyli te kroki, które musicie zrobić, czyli gdzie składacie wniosek o bon. Dotyczy to oczywiście, to jest też ważne, nauczycieli szkół podstawowych z klas 4-8, czyli uczących w klasach 4-8. I no nie my mamy wpływ, prawda, Beato, na to, kto może dostać laptopa, dlaczego nie dostały tego nauczyciele 1-3, czy nauczyciele przedszkola, czy nauczyciele szkoły średniej. Dobrze wiecie, że to nikt z nas, nauczycieli, nie miał nad tym w ogóle żadnej decyzji. Bon na ten moment został przydzielony tym nauczycielom uczącym w klasach 4-8 i to jest fakt. Tam się nie dyskutuje. A jeżeli ktoś z was... Aha, i bon jest w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście, ważna rzecz. Jeżeli kupicie sobie sprzęt za mniej niż 2,5 tysiąca złotych, to różnicy niestety nie dostaniecie. Jeżeli kupicie za więcej, możecie tę kwotę dołożyć do lepszego sprzętu i o tym trochę dzisiaj sobie pewnie porozmawiamy, czy warto. Jeszcze jedna rzecz, o której być może państwo nie wiecie, jest dużo małżeństw nauczycielskich. Bony się nie sumują. Nie da się za dwa bony kupić za 5 tysięcy jednego pozytywnego sprzętu do domu. Trzeba kupić dwa. Dokładnie, tak. To właśnie tutaj dzięki, że podpowiadasz takie rzeczy. No więc zobaczcie, tutaj krok pierwszy. Zostało kilka dni, bo na złożenie wniosku o bon do swojego dyrektora mieliście 30 dni od ogłoszenia i mniej więcej do 10 listopada jest czas, bo potem były te dni 10, 11, 12, ale tak sobie zakładam do 10 listopada. I dajcie znać nauczycielom uczącym w szkole podstawowej, bo niektórzy mogą myśleć, że mają na to 3 lata i to nie jest dobre myślenie, dlatego że jest dużo czasu na wykorzystanie tego bonu, ale na zgłoszenie się o bon na te 2,5 tysiąca złotych macie tylko ograniczony czas. I jak ktoś nie zdąży teraz w tym okienku listopadowym się zmieścić, to niestety będzie za późno. I dlatego to jest też ważne, żebyście dali znać swoim kolegom, koleżankom, że ten bon jest do wzięcia i przypomnijcie im, słuchajcie, zgłosiliście się do dyrektora, napisaliście taki prosty wniosek o ten bon, bo potem dalsza sprawa to jest procedowanie tego przez dyrektora, organ prowadzący, to już jest poza wami. Ale jeżeli w terminie nie złożycie tego kwitka u dyrektora, no to dyrektor może wam powiedzieć, że sorry, spóźniłeś się. Jeszcze jest jedna uwaga odnośnie nauczycieli, to myślę, że Adam wyjaśni, jak już do nas dotrze, Perzyński, jako dyrektor, ale wiem od różnych dyrektorów w różnych szkołach, że nie ma ograniczenia co do na przykład pracowników świetlicy, jeśli w tej świetlicy biorą udział i uczestniczą uczniowie klasy czwartej. I też były takie sytuacje, że jeżeli macie państwo pod opieką uczniów klasy czwartej w świetlicach, to również możecie występować o ten bon. Przynajmniej znam kilka szkół, które taką decyzję dyrektorzy uzyskali i
pokryło się to, że tak powiem, z wnioskami. Tak, jeszcze jest też kwestia tego tak zwanego, pamiętacie, w nauczaniu zdalnym mieliśmy tak zwane 500+ na zakup różnych cudownych urządzeń, które miały nam ratować tak zwany tyłek w tamtym czasie. Były początkowe informacje, były początkowe informacje trochę gdzieś tam, że jeżeli ktoś skorzystał wtedy z zakupu laptopa i tak dalej, to teraz nie będzie mógł z tego bonu skorzystać. Z tego się wycofano. Nie ma nic wspólnego z tym. Złotych laptopa? No, ale tam były takie jakby informacje z początku, jak mówiło się o tym projekcie. Nie, tak, jakby to są niezależne projekty. Jeżeli ktoś skorzystał z tamtych 500 zł, kupił sobie cokolwiek, nie łączy się to z tym bonem na laptopa tu i teraz. Znaczy, tu sprawa jest prosta. Jeżeli Państwo zakupiliście ze środków unijnych, z jakiegoś projektu, dedykowanie dla siebie laptop z powodu takiego, że mogliście to zrobić, no to wtedy jest to jakby traktowane jako ta pomoc, która już została udzielona. Dokładnie tak. No dobra, to instrukcje macie, kroki, pamiętajcie te terminy i tu jest też ważna informacja, że do 31 grudnia 2025 możecie zrealizować ten bon, czyli wcale nie musicie się spieszyć w najbliższe nadchodzące święta. Może się okazać, że można ten bon sobie, jak już go macie, czyli został wygenerowany cyfrowo, macie go gdzieś na skrzynce mailowej, z którym idziecie potem do sklepu i wymieniacie go na nowy sprzęt. Wcale nie trzeba tego robić tu i teraz i szybko, można czasami sobie poczekać, może nawet poczekać na lepsze oferty, bo ten bony to też jest ważna rzecz, nie opierają się tylko i wyłącznie, jest chyba kluczowe też. W ustawie jest informacja o tym, że laptop, który jest na to przeznaczony, musi spełniać pewne wymagania. Musi mieć system operacyjny, musi mieć 3-letnią gwarancję, 36 miesięcy. To z kolei wpływa na to, że niektóre firmy nie oferują tego typu usług, na przykład 36-miesięczna gwarancja, co oznacza, że możecie zobaczyć różnicę w cenie komputera bez bonu dla nauczyciela i z bonem dla nauczyciela, dlatego że firmy sprzedające czasami musiały dokupić usługę, gwarancji, czegokolwiek innego, żeby spełniał ten komputer zalecenia ustawy ministerialnej. I to stąd się czasami dzieją różnice w cenie urządzeń różnego rodzaju producentów. To też jest takie kluczowe, co też czasami gdzieś na różnych forach czytałem, że kurczę, no tak, z bonem od razu jest 1000 zł drożej, a bez bonu jest 1000 zł taniej. No tu musicie pamiętać o tym, że są te wymagania, których gdybyście bonu nie wykorzystywali do zakupu tego laptopa, producent czy też firma sprzedająca wam komputer nie musiałaby tego dopełniać, a to czasami kosztuje, ta dodatkowa gwarancja, czy też rok, czy dwa lata. No to są takie ważne rzeczy chyba, które chciałem wam powiedzieć na początek. Terminy przede wszystkim, więc tu jeszcze się dogadaliśmy z ekipą właśnie, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć wam i wszystkim, że na złożenie bonu to jest ten moment, a potem możecie nawet poczekać sobie z zakupem na różne inne sytuacje. Okej, no to ja w takim razie przestanę udostępniać ekran, bo na razie nic ciekawego wam do pokazania teraz bym nie miał, więc teraz będziemy my z Beatą do was tutaj pięknie was zagadywać. Tak. Słuchajcie, no właśnie, po co wam ten laptop? To jest takie pierwsze pytanie, jakbyście napisali nam, jakie pokładacie nadzieje w tym, co macie w domu, albo na jaki sprzęt chcecie wymienić, a może nie mieliście do tej pory. Może pracujecie na stacjonarnym i teraz ten laptop ma być tym czymś? Tak, ja się chwalę nie dlatego, że mam, znaczy mam i się chwalę, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że na przykład kupując laptopa musicie pamiętać, że poza marką wybieracie system operacyjny, ilość złączy, rodzaj ekranu, klawiatura, czy wam będzie pasowała i właśnie trochę dzisiaj o tym chcemy, prawda, Beata, opowiedzieć z punktu widzenia praktyków uczących różnych przedmiotów, bo może to będzie dobry moment dla was, żebyście chociażby o te 2500 zł obniżyli sobie zakup lepszego sprzętu, którego normalnie pewnie by kosztował nawet 5000 zł, a on wam pewnie wytrzyma dłużej i da nowe funkcje, których laptop za 2,5 koła mieć nie będzie. I niezwiązani jesteśmy dzisiaj zupełnie, jest ekipa, już słuchajcie, dołączam się, a oni są razem, ale toki nie do wybrania. Ale fajnie. Jak to się stało, że oni są z nami razem? Together, to jest pomijane. No właśnie, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, dobrze. Tak. Powitajmy. Jeszcze nie znasz. Tak, takich nie. Powitajmy Agnieszkę Halicką i Sebastia Pontusa. To są eksperci, którzy też stwierdzili, że gdzieś tam w trasie są. A już wiem, wy układaliście klocki Lego, przyznajcie się. Na pewno razem układaliście klocki Lego. Korbo teraz. Teraz korbo. No tak coś czułem. Pięknie, pięknie. Więc w biegu z jednego szkolenia do was na laptopy, tak dzielimy się swoją wiedzą. My tutaj, Beata z Krakowa, ja z Poznania, a oni gdzieś w trasie. Z tego co wiem, jeszcze parę osób do nas dołączy. Jakby znajdą linka na naszej grupie, jak nie znajdą, to nie dołączą. Ja wam tylko tutaj
tutaj wrzucę hasło Aga i Sebastian, że jesteśmy tylko po informacyjnym takim briefie dotyczącym wykorzystania tego bonu, bo zostało kilka dni na złożenie wniosku o bon, a potem jakby do wykorzystania dużo czasu było, więc była taka teoria. Mam nadzieję, że wszystko jest gdzieś tam dobrze udostępnione, bo też od razu się tłumaczę, że to jest jakieś nowe narzędzie, które korzystam, więc mam nadzieję, że będzie to działało na tyle dobrze, na ile chcemy. Też jest kluczowe, pytajcie w komentarzach, naprawdę, to jest jakby live dla was. Jego zapis zostanie w grupie Laboratoria Przyszłości w Praktyce i możecie spokojnie z niego czerpać, korzystać, udostępniać. Nie stoi za tym live'em żadna firma, nie ma tutaj żadnej promocji, lokowania za pieniądze produktów. Jeśli o czymś mówimy, to mówimy dlatego, że z tego korzystaliśmy. Albo nam się sprawdziło, albo nie. Z jakiegoś powodu wymieniliśmy sprzęt na inny, albo właśnie może zostaliśmy przy tym sprzęcie, bo się zakochaliśmy. I o tym chcemy dzisiaj wam opowiedzieć. Laptop dla nauczyciela, czyli to, co mieści się w torebce kobiety, poza sprawdzianami mężczyzny też, ale w plecaku najczęściej, no, poza sprawdzianami i innymi rzeczami. Dawid, wszystkie torebki, które kupuję, kupuję pod wymiar? Takie, tak, oczywiście. Mam ich całą szafę, bo jak wiesz, lubię kolorowe rzeczy i każda z nich, ja tu pokażę dziewczynom, jak są, każda z nich, proszę was, jest torebką, która musi zmieścić torebką. Laptop. Torebką, tak. A potem kręgosłup, tak, nie? Tak, taki podręczny piórniczek, w którym mieszczą tak. się wszystkie gadżety. Kabelki, kabelki. I dwie kule do kręgli jeszcze. Tak, siłowniane. No i oczywiście noszę mój laptop w takiej pochewce, żeby tam i w środku mam całe moje biuro, wszystkie papiery. No i tak sobie mogę siąść, gdzie mi się chce i pracować. No ale to jest niezdrowe dla kręgosłupa. Dlaczego, dlaczego damska torebka? Plecak. Będziesz miała równo rozłożony ciężar, naprawdę. Tak, myślę o tym, ale kocham damskie torebki. A, wiecie, coś dobra. No dobra. Ale też możesz, idąc do szkoły, mieć ją z prawej strony, a wracając na lewym ramieniu. No właśnie. Albo torebkę do plecaka, prawda? Przychodzi do szkoły, wyciągasz. No słuchajcie, ale tak to jest i ja tu powiem, że ja chodzę z laptopem wszędzie, bywam w wielu miejscach, pracuję w dwóch szkołach, mimo że teoretycznie mogłabym tego mojego sprzętu nie nosić, no bo oczywiście w każdej szkole, w pracowni informatycznej mam swoje miejsce, konto i tak dalej, ale z reguły jest tak, że się przyzwyczaiłam, że wszystko co potrzebuję mam tam, mam połączenie z serwerem domowym, mam wszystkie, wiecie, logowania, nielogowania. No i tu jest ten moment, w którym mówiliśmy, co ten laptop potrzebuje i z mojego punktu widzenia i myślę też waszego, gdzie bywamy i szkolimy w różnych miejscach, potrzebuje łatwy dostęp do sprzętu, który jest gdzieś. Czyli potrzebuje mieć złącza i wejścia takie, żebym nie musiała do tej mojej torebeczki malutkiej dokładać jeszcze 15 złączek, które będą mi pozwalały na podpięcie się na przykład do sieci internetowej, żeby miał takie wejście, nie wszędzie się udaje to z Wi-Fi, a czasami mamy sieć stacjonarną, podpięcie się do różnego rodzaju rzutników, czyli powinien mieć, o jest Adaś, i na który trzeba popatrzeć, o właśnie, taką też mam. Tak, no właśnie, mam, żeby podpiąć się po kablu, nie, do sieci. Oj, jaka nam zniknęła. No bo Agnieszka teraz wyjęła właśnie tą wtyczkę. Wtyczkę mi wyjęła i nie ma. No tak. O to działa. No tak. A włóż ją z powrotem. No to drugą końcówką teraz. Nie. Beata sobie odczepiła laptopa, kamerkę wbudowaną w laptopa i chciała wam pokazać, jak wygląda. Wyjęła kawałek monitora. Także Beata tutaj rzeczywiście łączy. Mówiła o huby. Huby to jest ta część, którą musimy też pokazać. Nazywać, dlatego że to też pewnie jest kluczowe. O, to rzeczywiście wybierając laptopa, zastanówcie się, co do niego musicie podłączyć, żeby wam się sprawnie pracowało. To jest kluczowa rzecz. I ile tego jest? Bo może się okazać, że na przykład złączy w waszym komputerze jest za mało i wtedy rzeczywiście trzeba... Oj, co ty tam, Beata, co ty tam szukasz w tym mikrofonie? Szuka w torebce, wiesz? Ja teraz muszę... Torebce szuka. Szuka kamerki. To czekajcie, wyciszę trochę, bo tam... Duża torebka, coś tam nam Beato tutaj kliknęła, teraz będzie z powrotem. Pierwszy wniosek, myślę, że ta torebka damska jednak, Seba, powinna być wymieniona, ten plecak niesiony na lewym, prawym ramieniu, nie? Z napisem, wiesz, tu jest laptop i granie.
No, jasne. I tak, także te laptopy to jest urządzenie, które musi wam pomóc, bo to jest też ciekawe, bo z perspektywy, o jest i z nami Beata, dołączyła się już i znalazła w torebce to, co miałaś znaleźć, już przestała szurać. O, dobra. Jesteś, Beata, tak? Nie będę pokazywała. Już nie pokazuj, schowaj. Agnieszka mnie podłączyła. Tak, podłączyła cię zdalnie z jakiejś trasy przy Korbo. Dobra, to jeszcze wróćmy się, bo jesteśmy mocno rozproszeni. Dołączył do nas Adam, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku. Jakby praktyk, jeśli chodzi o stosowanie technologii, kto był, kto widział, był na konferencji Laboratora Przyszłości w praktyce u niego, to wie, jak wygląda szkoła, która łączy przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, a jednocześnie człowiek, który mówi, jak to jest z tymi bonami i laptopami i po co tak naprawdę, jakie ma on podejście do tego bonu dla nauczyciela. I myślę, że skoro już Adam do nas dołączył, od tego chyba chciałbym zacząć, bo tamtą technologię, to czy my się pogadamy sobie za chwilę o tym, czy bardziej Mac, czy Windows i dlaczego i kiedy i tak dalej, to podobało mi się to, jak przygotowaliśmy się do naszego spotkania, bo pamiętacie, takie spotkania jak to są przygotowane przez kilka tygodni. To są wieczorne spotkania, debaty, zapiski. Naprawdę, to wszystko jest co do minuty ma scenariusz. Poza tym, że oczywiście potem się okazuje, że ktoś ze szkolenia gdzieś jedzie samochodem i nie ma internetu, albo ktoś innego rozłącza zdalnie, bo wyciągnął mu wtyczkę w zupełnie innym miejscu na świecie. Dobra, ale uwaga. Adamie, powiedz mi, czym dla ciebie jest projekt bon na zakup laptopa dla nauczyciela? Bo podobało mi się to, co ostatnio powiedziałeś, więc pamiętaj, nikt nas nie słucha, a możesz mówić prawdę. No nie wiem, być może jest to ostatni webinar, który mogę powiedzieć prawdę. A może pierwszy? Nie, mówię od zawsze. Wiecie co, no generalnie każdy z nas będzie miał pewnie troszeczkę inne podejście i to jest fajne, że możemy się różnić, bo też no myślę, że też to ma swoją wartość i swój sens. Wiecie co, temat pierwszy, najistotniejszy. To, o czym słuchajcie, marzę jako dyrektor szkoły, właśnie nauczyciel pełniący tę funkcję, o tym, że jeżeli ktoś pisze mi to rozporządzenie, pisze mi to prawo, to musi być to tak napisane, żebym ja jako dyrektor szkoły nie mógł nawet lawirować, żebym ja nie musiał wybierać, czy daje, czy nie daje faktycznie, żeby ktoś, i powiem wam naprawdę brutalnie, jako dyrektor szkoły, ja nie chcę mieć tej odpowiedzialności to procentowej, czy ja dam temu, czy nie dam temu. To musi być tak naprawdę zapisane, że każdy, kto ma życzenie przeczytać, wie od razu, dobra, mi się należy, dobra, mi się nie należy. Słuchajcie, ja jako dyrektor szkoły pewnie słyszeliście o tym systemie, niekoniecznie ktoś tam z was mógł dopisywać do niego dane, jest system informacji oświatowej. I generalnie u nas w Gdańsku do tego systemu dane przenosi, w cudzysłowie, jeśli chodzi o dane dotyczące nauczycieli, przenosi kadrowa, która znajduje się w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych. Opowiada wam troszeczkę, jak to u nas w Gdańsku wygląda. Ja myślę, że to są różne praktyki, ale myślę, że też dziś podobnie. I generalnie w systemie informacji oświatowej każdy z was, każdy z nas funkcjonuje. On ma zapisane w jednej z takich, powiedzmy, swoich tam danych informacje, czy uczy w klasach 1-3, czy 4-8, czy można wybrać mu, jak w niektórych sytuacjach, i to jest dosyć kluczowe, wybiera się opcję nie dotyczy. I teraz, jeżeli ja wybieram opcję nie dotyczy, ja mogę wybrać opcję nie dotyczy na przykład w przypadku pedagoga, psychologa, bibliotekarza czy wychowawcy świetlicy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie są jak gdyby przedmioty, czy nie jest to etat, który jest dedykowany tylko i wyłącznie, słuchajcie, nauczyciel u dzieciom z klas 1-3. I wtedy, kiedy ja wybieram opcję nie dotyczy, to mi w tym pliku, który jest przygotowany przez ministerstwo, czy właściwie przez ten system, pojawia mi się informacja, że ten nauczyciel, on może być, jak gdyby, bo to pamiętajmy, że to jest takie wsparcie tylko dla dyrektora, to nie jest tak, że jak pojawi się w liście tych nauczycieli ta konkretna osoba, to ja na pewno mogę dać, tak? To aż tak fajnie nie jest zrobione. Ale ja, z mojego punktu widzenia, jak ja zrobiłem? Wszyscy ci nauczyciele edukacji wszystkoszkolnej na przykład, którzy mają świetlicę u nas i świetlicę, pamiętajmy, że zgodnie z prawem, świetlica, gdyby ktoś wam powiedział inaczej, nie przynależy tylko wyłącznie uczniom klas 1-3 albo tym dzieciom, których rodzice pracują. Nie ma takiej podstawy prawnej i nigdy jej nie było. Więc ja uznaję, że jeżeli mam nauczycieli, którzy uczą w 1-3 i mają zajęcia świetlicowe, albo są nauczyciele z 1-3, którzy mają jakieś na przykład, nie wiem, terapie pedagogiczne czy rewalidacje w klasach starszych,
czy rzecz jasna logopeda, który obejmuje też swoim działaniem klasy 4-8. Ja tym wszystkich nauczycieli uznaję jako dyrektor szkoły, że im się po prostu laptopy należą. Najnormalniej w świecie. Tak? Jest to jakieś dziś, nie wiem, czy jest to związane z ryzykiem, czy nie. Myślę, że nie. Myślę, że taka była idea. Ja traktuję tak to zdroworozsądkowo, żeby przekazać w pierwszej kolejności albo w ogóle laptopy tym, którzy mają styczność z uczniami z klas 4-8. Więc jeżeli, zresztą tak jest tam te kolejne zmiany, być może nie zmiany, ale te wyjaśnienia, które wchodziły z kolejnymi tam jak gdyby informacjami z menu i tak dalej, one świadczyły o tym, że ktoś tam troszeczkę porozum do głowy poszedł i gdzieś troszeczkę wyjaśniał. Czyli, a na przykład taka też rzecz, dyrektor szkoły, tak? Jeżeli jest dyrektorem szkoły ktoś, kto ma szkołę z klasami 4-8, bo nie wszystkie podstawówki w Polsce mają 4-8, bywają też rzadko, ale to jednak się zdarza, 1-3, to ja jako dyrektor szkoły również tego laptopa dostaję. I myślę, że to jest, wiecie co, to jest temat, o który gdzieś tam troszeczkę różnie w różnych szkołach jest interpretowany i to jest też troszeczkę takie smutne, że w jednym organie czy w jednej szkole, nawet w jednym organie prowadzącym dyrektor podejmie decyzję, że daje, a inny powie, dobra, sorry, ja się boję grania, bo przyjedzie, ktoś będzie mnie kontrolował, trzepał, zastanawiał się, czy tam jest dwoje dzieci w tej grupie świetlicowej, czy on ma język, na przykład język polski, bo być może macie, słuchajcie, język, uczycie w klasie, nie wiem, młodszej, albo, ale macie też uprawnienia do języka i dyrektor wam dał godziny dla obcokrajowców czy w ogóle terapię pedagogiczną, ja daję. Jak najbardziej. Myślę, że tak z punktu widzenia dyrektorskiego to jest najbardziej istotny temat. My w Gdańsku mamy czas, jeśli dobrze pamiętam, do 9 listopada. Ja już generalnie w 95% taką listę mam stworzoną. Imię, nazwisko. Tu będzie śmieszne, ale... tutaj podajecie swoje adresy mailowe. Ja chciałem, żeby adresy mailowe były podawane nie szkolne, tylko prywatne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli się pojawi później, nie wiem, może cokolwiek dodatkowego dla was, a wy zmienicie pracę, to może się okazać, że już nie macie dostępu do służbowej skrzynki mailowej, więc pewnie ja bezpiecznie to bym wpisywał adres mailowy pewnie gdzieś swój. Te dane, które ja uzupełniam, tak naprawdę imię, nazwisko, PESEL chyba tylko wyłącznie i tam numer telefonu i mail, ja wysyłam to do organu prowadzącego, tak, podpisane i to organ prowadzący kieruje, słuchajcie, to dalej. No i faktycznie to, o czym pewnie tam większość z nas wie, nie dostajemy gotówki do ręki, nie słyszałem już, nie czytałem artykułów i one mnie granie muszą o tym powiedzieć, bawią mnie po prostu, zaje fajnie, jak słyszę dziesiątki artykułów, jak to rodzice sprzedają te tablety, nie, przepraszam, nie tablety, tylko laptopy. Nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek faktycznie zrobił. Ja myślę, że tu to odrobina takiej głupoty. Słuchaj, naprawdę odrobina głupoty, jakiejś takiej politycznej złośliwości jest. Nie wiem, czy ktoś już naprawdę marzeniem z jego dostać i słuchajcie, i sprzedać. Także z mojego punktu widzenia wygląda to tak. Drugą rzecz, o którą dzisiaj troszeczkę dyskutowaliśmy, tylko na chwileczkę tak rzucę taki temat. Mamy świadomość, że nie w każdej szkole, w każdej sali są te laptopy. Ja jak widzę jako dyrektor, no ja się generalnie troszeczkę cieszę z tego powodu, z tego projektu, bo ja widzę to tak, jest to dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, chociaż tutaj zdania mogą być pewnie też różne, to jest taki laptop, który faktycznie ma służyć do pracy komuś. Ja myślę, że dla wygody nam, czy wam, nauczycielom. Aga mówiła tutaj o tej swojej torbie, której będzie wkładała laptopa. Ja wam powiem szczerze taką rzecz, za 2500 nie kupicie komputera gamingowego albo takiego, którym będziecie renderować filmy, nie wiadomo jaką grafikę, ale takiego laptopa, którego po prostu naprawdę wkładacie do kieszeni, po prostu zanosicie. Ja mam takiego małego 14-calowca i to jest fajna rzecz i to po prostu, wiecie, nawet idę na lekcję, nie w każdej sali zawsze jest, kurczę, blady komputer, nie zawsze jest na pewno działający, bo być może kolega, koleżanka go rozładowała albo wyrwała mu HDMI po prostu, bo się nie bawiła z tym tematem. Wchodzę dla mojej wygody, słuchajcie, z małym laptopikiem, ja bym tak to widział. Odpalam, cyk, wiem, że jak mam HDMI, to HDMI, jak mam DisplayPort, to sobie robię przejściówkę. To ma być dla was wygodne, faktycznie, jak narzędzie po prostu pracy.
jak ktoś chce pograć w Lora, w jakieś inne gry, to i tak musi mieć innego kompa i tak musi mieć, słuchajcie, innego kompa. Ja będę prosił swoich nauczycieli o to, żeby oni tak to potraktowali i tam, gdzie... Ja myślę, że też gro będzie robiło dla ich wygody, dla naszej wygody, nie? Bo to jest, wiecie, nasz komputer, bierzemy go, odpalamy, gra nie zawsze działa, dba się o coś, co jest nasze generalnie, pamiętajmy, jak jest coś uwspólnione, to tak różnie to wygląda. Więc ja w takim kierunku będę szedł generalnie, żeby po prostu ludzie przynosili komputery do szkoły. Rozmawialiśmy też, kończąc, o tym, że gdzieś taki pewnie taki katalog programów, które warto faktycznie poinstalować dla nas, no bo też pamiętajmy, że nie każdy z nas stawiał system, tak, na przykład. To się z jednej strony wydaje banalne, ale nie jest z drugiej strony banalne. Ale Adam, system może być, system ma już być w każdym takim komputerze, wiesz, to jest wymóg. Ale to, wiesz, ale, no. Ale to i tak proces, wiesz, konfiguracji tak przychodzi no, się tak, i tak. Także ja jako dyrektor szkoły to postrzegam generalnie bardzo pozytywnie temat. Wolę dużo bardziej ten projekt niż budowę niedaleko Gdańska tego przepływu tam wyżej. Więc jeżeli coś dają, rzadko dają nam coś w edukacji. Nam, w sensie, ja nie bezpośrednio nauczycielom. Dziękuję. Wykorzystam. No. A powiedz mi, Adam, jeszcze właśnie a propos, bo tak rzuciłeś hasło, jak na przykład twoi nauczyciele zarekomendujesz im, żeby przynosili, bo ja też wychodzę z takiego, ja też chodzę ze swoim laptopem, bo jest mi najwygodniej, bo wiem, że zawsze działa, nie? Wszystko jest zainstalowane, skonfigurowane, a po salach lekcyjnych bywa różnie i najczęściej jest źle. To powiedz mi, czy na przykład planujesz zakup, bo widziałem, że są też takie rozwiązania szafek takich dla nauczycieli, że mogą sobie zostawić na noc laptopa, załóżmy tego swojego szkolnego i tam się będzie ładował jakoś na zamek, bo widziałem takie rozwiązania techniczne i tak się zastanawiam, czy na przykład w pokoju nauczycielskim byś postawił teraz, mając do dyspozycji nauczycielom, jak im rekomendujesz im przynoszenie laptopów, no to mówisz, kurczę, dobra, zostawcie sobie w sali, no bo oni też biegają po szkole i może na przykład w domu mają komputer, albo nie chcą nosić tego komputera do domu, bo na przykład mają inny i chcą go mieć tylko w szkole. Takie szafki ładujące, wiesz, na laptopie. Ja myślę, że należy do tych dyrektorów, którzy po prostu sobie usiądą z grupką nauczycieli i powiem, słuchajcie, ja mam taką sugestię, taką prośbę, czy wy generalnie uważacie, że chcielibyście iść w tą stronę, czy w tą? Nie rozmawiałem na ten temat, jeżeli by powiedzieli, że chcą, to bym pomyślał, ale ja ci powiem szczerze, że w praktyce to myślę, że wolałbym jednak zabrać ten komputer. Okay. Ten komputer po prostu się uśmiecham trochę z wielu powodów do domu. Nie? Jak jest tam 1000 szklanek po kanał 800 jest już, wiesz, z pleśnią, nie? To ja myślę, Tak. No dobrze, słuszna uwaga. Dobra, dzięki Adamie za twoją perspektywę nauczyciela. Teraz wrócimy, bo na czacie zaczęły się pojawiać ważne... Właśnie, na czacie zaczęły się pojawiać już fajne pytania dotyczące już konkretnie na przykład wielkości laptopa. Ja myślę, że zacznijmy sobie rzeczywiście od tego, bo to jest całkiem niegłupie, bo ja myślę, że wielu z nas myśli, że te 15,6 cala to jest aktualnie takie minimum, tego trzeba szukać, a tu Adam sam powiedział, że masz 14. Ja używam też 14-calowego laptopa i go bardzo sobie cenię. 14. Dokładnie. I jakby wielkość ekranu dzisiaj, ten 1,6 cala, może się okazać, że będzie to wygodniejsze do włożenia do każdego plecaka, lżejsze, a jakość ekranu się poprawiła z czasów, kiedy my pamiętamy te 15,6. No i ta rozdzielczość i wyświetlanie i podświetlenie jest dużo jakby wyraźniejsze 14 cali niż stare 15,6 i było widać piksele, więc też pomyślcie o tym, bo jeszcze jedna rzecz, o której ja mam taką schizę, jak już mówimy o wielkościach, bo no nosimy to, to waży swoje, jeszcze przy okazji książki, przy okazji kartkówki, czy cokolwiek, to są kilogramy w te i z powrotem z domu do domu, to niby mówi się dla zdrowia, ale nie, to nie jest dla zdrowia kręgosłupa, bo kroki się robi dla zdrowia, ale nie dokończy dźwiga i coś, co jest kluczowe, to powiem wam tak, odłączę jedną rzecz, czekajcie, mam nadzieję, że mnie nie rozłączy teraz. I teraz Dawida nie słychać. Teraz uwaga, no? Jestem. Tak. Odłączył. Co mówisz? Co mówisz? Dawid, mówisz coś? Dawid inwestuje w mikrofon teraz, nie? Dawida nie słychać. Nie słychać. Nie słyszymy cię. No nie Dawid, słychać. Ale Dawid, to jest ładowarka, pewnie mówi o ładowarce, nie? Nie słychać. No, Agnieszka, te kabelki magiczne. Ja mówię za Dawida. Słuchajcie, pamiętacie, jaka ładowarka ma być? Wiecie co, ja się śmiałem, dzisiaj jechałem tramwajem, bo nie mam auta i tak się śmiałem sam do siebie, że będę troszeczkę wybierał sobie komputer i dziewczyny nie obraźcie się, tak troszeczkę po babsku. Wiecie, na co zwrócę uwagę? Na faktycznie design, jak wygląda, na to, jaką ma obudowę, czy jest to lany plastik i tylko dotknę i już mi się matryca sprasuje, czy nie. Wiecie co, faktycznie na te wejścia, czy ma na pewno HDMI, bo czy DisplayPort, czy że troszeczkę to graficzne wyjście takie troszeczkę inne, bo też można raz, sobie raz, zainstalować przejściówkę, po to, żeby wiesz, podłączyć tak, już okay. Tak, i ten zasilacz robi różnicę. No wielkość robi, no cal w jedną, w drugą stronę, generalnie tak. Wiecie, to jest dwa, ile tam, nie, to ileś coś tam jest, nie? Nie, no bo widzicie,
Słuchajcie, bo ja teraz już mnie słychać, jak widzicie, bo tam rozłączyłem sobie, wiecie co się stało, tam po prostu przełączyłem i właśnie chciałem wam pokazać coś, co mam naprawdę schizę. Jak kupujecie sobie laptopa, zapytajcie, bo laptopa bierzemy do ręki, mówimy ładnie, lekki, ciężki i tak dalej. Weźcie jeszcze, niech wam wyciągną z kartona ładowarkę, bo bywa tak, że kupicie sobie komputer, który będzie trochę droższy, bo będzie mocniejszą miał kartę graficzną i jak będziecie go nosić w lewo i w prawo do szkoły, to nagle się okazuje, że ten mocny komputer potrzebuje dużej ładowarki i to was zabije na przykład, bo będziecie musieli dodatkowe kilogramy nosić, kabli, zobaczcie, to też zwróćcie na to uwagę, bo tu właśnie, o właśnie, no można takie małe i tak dalej, to jest element, który jest nieodłączny do waszego komputera, więc jeżeli macie dźwigać komputer z ładowarką, to sprawdźcie, czy to nie jest już przesada. O, to tyle ode mnie chciałem powiedzieć. A jeszcze, jeśli chodzi o wielkość ekranu, prawda, co też była mowa, 15 cali i więcej, w przypadku na przykład osób, które nie mają innego komputera, tylko będą korzystać z tego laptopa, to też lepszym rozwiązaniem, pamiętajmy, że możemy podłączyć monitory. Możemy sobie podłączyć monitory. Oczywiście. Super, jeden monitor, dwa monitory zewnętrzne, bardzo to nam ułatwia pracę w domu i możemy cieszyć się, prawda, mieć ten komfort, że pracujemy na dużym ekranie, wszystko super, fantastycznie widzimy, ale kiedy zabieramy ze sobą laptopa, no to wiadomo, nasz kręgosłup nam dziękuje. To prawda. Powiem wam tak, ja mam laptop ze sobą od wielu lat. Mam taką przypadłość, że pracuję w kilku miejscach prawie od zawsze i z reguły jest tak wygodnie, nie we wszystkich miejscach posiadam nawet swoje biurko, bo jak teraz prowadziłam projekt CEMI i pracowałam dalej jestem zrobiona na GH, no to takiego miejsca tam nie miałam, byłam pracownikiem lotnym i w kilku jeszcze innych miejscach, to mój wybór laptopa, bo to jest mój trzeci laptop, kiedyś miałam taki MSI malutki biały, i on był genialny, naprawdę, no niestety uległ zalaniu wodą z butelki i już nie chciał po tym, ale na co zwracam uwagę? Po pierwsze zwracam uwagę, tak jak powiedziałeś, na klawiaturę, czy jest wygodna i czy mi się na niej dobrze pisze. Zwracam uwagę, czy ma kamerkę wbudowaną. Ostatnio mam kupiony laptop bez i taki był pyk, że on miał kamerkę, ma w klawiszu. No to nie był dobry pomysł, szczególnie w pewnym wieku panie fotografowane z żaby wyglądają słabo, aczkolwiek kamerkę mam taką, że jak sobie ją włączę, zaraz wam się tu przełączę na tą kamerkę, to zobaczycie, bo mam ją tutaj. To jest ten ThinkPad Lenovo pewnie, nie? To też właśnie taki eksperyment, jaki rzeczywiście zrobili. No i teraz jestem w pozycji takiej. No, nie jest najgorzej. Lepiej, żebyś nie wstawała do tablicy. Ale zdecydowanie powiedzmy sobie, że... Ale tam polecieli, nie? Ale, żeby, ale to już naprawdę polecieli, żeby w klawiszu ona chować. Jest w klawiszu schowana, jest super. Natomiast to był wybór mojego małżonka, który uznał, że będzie większy ekran, no bo on ma rzeczywiście ekran o tyle większy, że nie ma w tej obudowie kamery. Ale musi mieć kamerę, musi mieć, tak jak już powiedzieliśmy sobie, te przyłącza i lub bardzo łatwo taką przełączkę, którą ja posiadam, gdzie mogę sobie dopiąć do niej kilka elementów i to też jest fajne, chciałam ją pokazać, ale się wtedy porozłączałam. I to, co jest dla mnie też istotne, no, jest waga. To, żeby on był cienki i taki, żeby właśnie wsuwał się w te wszystkie torebki, w które ma wchodzić, czyli przychodzi cały taki moment na torebki. Przypominamy. I zasilacz, to co powiedziałeś, tutaj przy kupowaniu tego laptopa było ważne to, że on ma zasilacz taki jak telefony i tak naprawdę mogę go podpiąć do wtyczki nawet takiej małej telefonowej. I teraz co ja sugeruję, jeżeli ktoś pracuje w dwóch miejscach, czy tam w jednym miejscu ma dom i szkoły, to fajnie jest sobie te akcesoria nie przenosić, tylko na przykład zaopatrzyć się w dwa kabelki zasilające, mieć jeden schowany w szufladzie gdzieś w szkole, bo to już nie jest rzecz, która jest problemem, a nie nosimy tego ze sobą. No i ja taką wersję stosuję, chociaż mam teraz bardzo fajny, mały ten kabelek taki i on naprawdę super się sprawdza, bo on waży mniej więcej tyle, co no jest niewiele większy od takiego zasilacza do telefonu. No i oczywiście teraz kwestia, czy ktoś lubi pracować z touchpadem, czy ktoś lubi myszkę i tak dalej. Wydaje mi się, że na to należy zwrócić uwagę. To, co powiedziałeś, Adam, ten komputer powinien mieć dobrą obudowę, bo noszony
Często go nie wyłączamy, tylko zamykamy klapę, w związku z tym musimy wiedzieć, że on chodzi. I dla mnie było bardzo ważne przy zakupie laptopa to, żeby miał dyski SSD, czyli żebym mogła go otwierać i zamykać i żeby momentalnie po otwarciu się uruchamiał. I to była rzecz, na którą zwracałam uwagę, żebym nie musiała go odpalać i on tam, bo wiecie, mam pół godziny przejścia ze szkoły do szkoły, ja muszę otworzyć komputer, ja muszę tam mieć wszystko już podpięte, nie, że się włącza. I kolejną rzeczą pojemność. No bardzo na to zwracam uwagę, żeby ten dysk, na którym pracuję, no jednak tą pojemność miał taką, żeby mi tam nie zaczęło krzyczeć i żebym nie musiała nagle zacząć czegoś sprzątać w połowie roku szkolnego. Więc to są takie rzeczy, wydaje mi się, istotne. Chmurze nie działasz? Nie lepiej w chmurze? Oczywiście, że działam, ale wiesz, no nie wszystko zawsze masz w chmurze. Czasem masz rzeczy, które... Ja akurat laptop wykorzystuję do kilku takich rzeczy. Muszę mieć na przykład program do baz danych na nich, więc ja muszę mieć troszkę większe oprogramowanie, ale to po programowaniu mówiliśmy, opowiemy kiedy indziej, co na tym laptopie instalować. Dzisiaj na to, na co zwrócić uwagę, bo czasami, tak jak powiedziałeś, można dopłacić, wykorzystać, pomyśleć sobie, będę miał ten laptop o 2,5 tysiąca taniej, ale kupić go taki, żeby no, nie żałować. Wiecie, bo ja tutaj, ja odniosę się do Grzegorza, który pisze w komentarzach, na przykład tak was słucham i dochodzę do wniosku, że uważacie, że nauczyciele tyle zarabiają, że stać ich jest na sponsorowanie swojego miejsca pracy. Ja wyrażę własną opinię. Nie, nie uważamy tak. Uważamy, że doradzamy, czy warto czasami dopłacić po raz pierwszy jakąś niewielką kwotę i z tej półki tak zwanej standardowej laptopa za 2,5 tysiąca złotych, którego i tak macie w cenie powiedzmy tego bonu, kupić coś, co nagle się okaże, że takiemu nauczycielowi chemii, jak ja na przykład, ja jestem miłośnikiem, kto gdzieś tam wielokrotnie mnie słyszał, ten wie, że ja od 2018 roku, jak wybieram jakikolwiek sprzęt, czy to laptopa, czy tableta, podstawową rzeczą, którą chcę, żeby miał i żeby miał w cenie, czyli to już patrzę sobie na cenę, jest rysik i dotykowy ekran, nie tylko paluchem, tylko ja chcę po prostu odpalać sobie i chcę napisać wzór substancji, chcę to wszystko, mam podłączony podrzutnik i dla mnie to jest kluczowe i nie znajdziecie laptopa do 2,5 tysiąca złotych, chyba że, ciekawostka, będzie to Chromebook, bo Chromebooki to też jest rodzaj laptopa przenośnego z systemem operacyjnym Chrome OS, o którym może będziemy mówić i tam na przykład wiem, że już w kwocie około do 3000 zł jesteście w stanie kupić laptopa, który jest konwertowalny, obraca się w tablet, ma rysik i tak dalej, ale to jest wasza decyzja, bo to jest ryzyko. System operacyjny, który nie pozwala zainstalować oprogramowania na Windowsa, może się okazać dla was blokadą, ale jeśli stosujecie tylko przeglądarkę, w większości przypadków, to wam wystarczy. Więc ja odpowiadając... Dawid, no, przeglądarkę plus aplikacje, nie? Z Google Play. Tak. No, ale ma to swoje ograniczenia, bo wiemy dobrze, że wiele takich aplikacji edukacyjnych, które są stosowane i produkowane w Polsce przez na przykład takie firmy, które wspierają edukację, mają instalator Windowsowy i jakby to już będzie wyzwanie. Na przykład slicery pod drukarkę 3D. O, dzięki, że o tym mówisz na przykład. To jest ten konkretny przykład, gdzie potrzeba faktycznie instalatora pod Windows albo pod system. No i wtedy musicie sobie zadać pytanie. Ja tutaj odpowiadając panu Grzegorzowi mówię, że wielu nauczycieli, jak jeździmy, a tu macie przed sobą całą ekipę, która jeździ po szkoleniach, po całej Polsce, spotykamy się z setką nauczycieli i uwierzcie mi, nauczyciele nie wiedzą, że takie rozwiązania techniczne są, bo jak wchodzą do MediaMarktu i oglądają komputery, to tam jest tylko tak, silna karta graficzna, tam jest jakaś albo pierdoły, które nauczycielowi w ogóle nie są potrzebne, taka jest prawda. Więc w momencie, w którym zapytacie, byście proszę pokazać komputer z rysikiem, to się okaże, że na przykład w żadnym MediaMarkcie nie mają wystawionego, bo to jest bardzo specyficzny rodzaj urządzenia, którego w większości ludzie nie potrzebują, a my jako nauczyciele pracujemy na tablicy. Jak teraz ta tablica będzie waszym komputerem, to się okaże, że przygotowanie karty pracy w Wordzie się okaże łatwe, bo w Wordzie i w PowerPoincie macie funkcję rysuj. Ja wszystko sobie robię w tabelkę i od razu sobie rysuję. Kiedyś musiałem się wymyślać, kombinować, jak zrobić jakieś wzory cząsteczek. Teraz wyciągam sobie mój rysik, zaznaczam w odpowiednim polu, drukuję PDF-a i mam. I jakby wszystko jest prostsze, więc ja tutaj o to chciałem wskazać, że to jest może okazja, żeby tą różnicę tych 2,5 tysiąca złotych plus to, co was stać, żeby sobie poprawić jakoś pracy, to w tym momencie jest taniej, a nie wierzę, że właśnie w cenie, kiedy zarabiamy no niewielkie nadal niestety pieniądze, ktoś pójdzie do sklepu i kupi sobie laptopa za 5 koła. Rozumiecie? Bo za 5 tysięcy to jest dużo kwota, ale na przykład kupić takiego wypasionego kompa już z rysikiem, z bajerami za 2,5, bo drugie 2,5 kupić z talonu, jeszcze można sobie to na raty rozłożyć w niektórych sytuacjach, to jest do przeskoczenia, a macie na
na lata sprzęt, który wam naprawdę ułatwi i będzie wam się przyjemnie pracowało. Tu o to chodzi. Dziękuję, ja wygadanie. Tak, Dawid, ja to cię mocno popieram, bo ja też jestem fanką rysików, nie tylko jeśli chodzi o laptop, ale także o telefon, że zawsze od kiedy właśnie, już od lat, no. Nie ma telefonu bez rysika, musi być rysik. Dzięki niemu nie tylko właśnie zrobię odręczne notatki, czy właśnie w aplikacjach podziałam aktywnie, ale także porobię na przykład precyzyjne zrzuty ekranu, zrobię adnotacje na zdjęciach. No i zwróćmy też uwagę, że na przykład w tych czasach, kiedy coraz częściej korzystamy z aplikacji, które też wykorzystują sztuczną inteligencję i mamy możliwość na przykład zaznaczenia jakiegoś elementu zdjęcia, bo ten element będziemy chcieli poddawać modyfikacji, dużo wygodniej zrobimy to rysikiem niż palcem, a tym bardziej myszką. No i też właśnie wspieram laptopy z rysikiem i to, co powiedział Dawid, prawda, konwertowalne, oczywiście jak najbardziej, strasznie się to przyda, mamy mało miejsca, musimy obejrzeć jakiś webinar, prawda, mamy namiot, możemy sobie zrobić, prawda, tablet, prawda, funkcja tabletu, bierzemy, piszemy, notujemy, plus coraz więcej aplikacji właśnie wspiera też rysowanie, jeśli na przykład korzystaliście z różnych eksperymentów Google, czy też właśnie pokazujecie dzieciakom, jak działa sztuczna inteligencja, jak działa właśnie uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazu i tak dalej, no to też dużo wygodniej będzie wam korzystać z rysika, nawet też wiecie, zaprosić ucznia, żeby podszedł i nawet na wasz laptopie właśnie tym rysikiem coś zdziałał, coś napisał. Ja myślę, że też wielu nauczycieli korzystało z tabletów graficznych podczas pandemii i przez tablet graficzny też zapoznali się z tym, jak w ogóle pracuje się z rysikiem. Na pewno trzeba się tego nauczyć w jakiś sposób, ale myślę też, że wielu będzie teraz dużo łatwiej i to był taki czas, gdzie te rysiki stały się takie popularne na samym początku i wielu nauczycieli potem przy tym zostało i ja też po pandemii zostałem właśnie na rysiku, na tym, że pracuję cały czas na tablecie, jak pracuję, notatki, jakiekolwiek, cokolwiek robię, to zawsze rysik. No i bezpośrednio z automatu mam to akurat w swoim środowisku wrzucone później do komputera, prawda? To jest ale niesamowite. Ale ten tablet graficzny to było to, co myśmy wtedy podłączali, a teraz... Kiedy się zastanawiamy o takich komputerach, to może warto sobie przypomnieć, jakie wtedy mieliśmy te doświadczenia z tym rysikiem, żeby właśnie zastanowić się, czy warto doinwestować, wiecie, żeby kupić. Nie? Tak, to jest w zasięgu nas. Wiecie co? Super, że jestem na tym webinarze u was, kupuję ten temat. Mówię absolutnie poważnie. Uświadomiliście być, bo ja generalnie w ferworze walki o wszystkie inne rzeczy, mimo tego, że jestem nauczycielem informatyki, generalnie człowiek nie ma... No, pewnie to po prostu nie ma czasu po prostu na pewne rzeczy. Wiecie co, ja mam faktycznie, generalnie super. Ja nie wiem, ile by kosztowałby ten lapek, bo faktycznie, no, tak jak Grzegorz mówi, wiesz, no nie dołożę 2, 3, 4 tysięcy złotych też, nie? Ale pamiętajmy, bo teraz tak, są szkoły makowe troszeczkę, nie? Mają tak technologię makową. Są szkoły, które są oparte na windzie, tak? Na takich rzeczach. Faktycznie, jeżeli mamy kupić sprzęt, to taki, który jest troszeczkę kompatybilny z naszą szkołą. Ja bym sobie na pewno w tym klimacie po prostu szedł, żeby nie mówić, o, będę oryginalny, biorę Chromebooka, będę zajefajny, wszystkim pokażę, jaki jest normalnie, jakoś ma nowoczesny i nigdzie tego nie odpalę, nie? Ten temat, ile z rysikiem, to faktycznie wchodziłbym faktycznie nawet dla bajeru po prostu, ale szczególnie dla... To wygodu. Nie jest bajer, to uwierz mi, stary. Nie, ja wiem, ja się... Ale możesz wpisywać starą, dobrą szóstkę rysikiem, bo rozpoznaj tekst. Słuchaj, dokładnie, słuchaj, bo ja jak podłączam... Temat rysika naprawdę kupuję, bo jak podłączam laptopa do swoich flipów, tych samsungowych, to wszystko dotyk przenoszę, więc po prostu faktycznie będzie idealnie, bo ja też w ramach, jak wtedy było to zdalne, kupowałem z rodzicami i też z funduszy szkoły faktycznie tablety graficzne i to była bardzo fajna rzecz, bo nawet po Bluetoothie niektóre chodziły, ale generalnie to jest kolejne urządzenie. Tutaj idę w tym klimacie jak najbardziej. A wiesz co, dwa takie malutkie tematy. Ja generalnie od 40 lat bawię się z komputerami jak dzieciak i tak dalej. I słuchajcie, jak pójdziecie do sklepu, jakiegokolwiek pójdziecie z sklepu informatycznego i zaczniecie kupować komputer, kupowałem w swoim życiu wielu komputerów, generalnie wychodziłem zawsze od kwoty, strzelam 2000,
A kończyłeś z piątką. Za 7,5. Wiecie dlaczego? Że każdy... Jak z samochodem, Adaś, jak z samochodem. Panie, dołożysz pan 500, już nie będzie i piątka, będzie i siódemka. Dobra, jak już masz pan na i siódemkę, to kup pan i dziewiątkę. Monitor nie jednak taki, żeby pan nie zaglądał. Dysk, co powiedziałaś, SSD, no ale wiemy, że on jest szybki, więc nie będzie duży. To panie, dokup pan jeszcze normalnie z 2 tera. Pamięć 16 wystarczy do windy 10, 11, ale dla pewności 32 i któryś waczek wychodził. No to jest dobra uwaga, Adam, że nie mamy się, tak, nie dajmy się. Tak, Adam, nie dajmy się. Jeszcze tak jak powiedzieliście, pracujemy dużo w chmurze, więc dla nas ważne jest to, żeby móc się łatwo i szybko przyłączać do internetu, dlatego mówię o tym, że bardzo często jest tak, że Wi-Fi ok, ale mamy miejsca, szczególnie do wielu szkół poza dużymi miastami, gdzie dużo łatwiej jest po kablu się dostać i zadbać o to, żeby komputer miał to wejście na przyłączenie bezpośrednio kablem. No lub hubem, to nie musi być, nie? Pamiętajcie o tym. Tak, no oczywiście, no lub przełączką, ale chodzi mi o to, żebyśmy o to zadbali. Ja mam taką przejściówkę, co ma do wszystko po drugiej stronie, wszystkie dziurki do zamknięcia. Ale dzisiaj bez tego to już nie ogarniesz, nie? I już po prostu z nią jeżdżę, bo tam mam i wejście na normalny monitor i na... I masz piórniczek specjalny na wszystkie kabelki. Na wszystkie kabelki i tak dalej. Tak, ale to jest to, co mówicie, że ktoś, kto kupuje laptop, musi sobie zadać pytanie, co będę z nim robił. Czy będę z niego korzystał tylko w domu i nie będę go nosił, wtedy może warto kupić większy i cięższy i masywniejszy. Czy będzie do noszenia, czy będę go przenosił między różnymi miejscami pracy. I to jest ta rzecz, na którą sobie trzeba odpowiedzieć. No i design też. No. Słuchaj, z futerkiem. Dawid, jako inną rzecz, nie wtrącam się, uciekam. Słuchaj, wiesz co, Dawid, zapytałeś mnie z mojego punktu widzenia jako dyrektor szkoły, czego bym oczekiwał albo co mógłbym wesprzeć. Wiecie, o czym pomyślę? Żeby wybrać 2 czy 3 modele faktycznie i zarekomendować swoim nauczycielom, powiedzieć też dlatego, bo wiecie co, fajnie, jeżeli byłaby... No ja nie mówię, że wszyscy mają jednakowe kupić, ale jeżeli byłaby jednakowa technologia, to dla gro ludzi, którzy nie mają jakiejś takiej, wiesz, informatycznej natury, to będzie fajna rzecz. Powiem, dobra, okej, słuchajcie, macie granie te same laptopy albo podobne, robimy granie wszystko to samo. Ja nie mówię, że będziemy klonować dyski i tak dalej, nie? To tam ale to jest fajny pomysł. To jakiś temat, tak, i ten rysik, wie panowie, i panie, rysik po prostu generalnie kupuje. Ja już kupuję nauczycielom rysiki na Dzień Edukacji, słuchajcie. Ale torebki, ja zainwestuję, nie torebki. Plecaki. Piękne, kurde, blade, no ładnie. No pięknie, Adam, widzisz? No, dzięki, Adamie, że byłeś. Dzięki, słuchajcie, ja uciekam do nauczycieli. Trzymajcie się, będę już, nie będę brał udziału aktywnego. Przepraszam za gadanie, tylko będę was podsłuchiwał. Ja tylko polecę, bo gdybyście szukali, a propos, bo Adam jest ekspertem, jeśli chodzi o tworzenie przestrzeni w szkołach. Gdybyście szukali mistrza świata, który wam doradzi, jak zrobić z piwnicy lotnisko, jak zrobić z poddasza przepiękne miejsce, w którym dzieciaki nie będą chciały wychodzić, to ten typ z SP27 przyjeżdża, rysuje wam mapy, projektuje, doradza, konsultuje. Dyrektor nad dyrektorami Adam Perzyński. Dzięki, że byłeś. Brawo dla Adasia. Dobra, słuchajcie, tu podobają mi się komentarze, które się pojawiają też pod naszym postem. Gdzieś a propos właśnie tych porad, które się teraz pojawiają, bo są takie praktyczne i fajnie. Ja jeszcze tutaj jedną rzecz wrzucę, a propos, wiecie, bo ten rysik się pojawił i przecież Agnieszka jest ekspertką od różnych tikowych narzędzi, a wiemy dobrze, że Canva niedawno dodała narzędzie do rysowania i przecież wielu nauczycieli stosuje Canva i jeszcze w Canva teraz, jak dorzucicie sobie do tego rysowanie i podłączycie sobie taki laptop z rysikiem pod ekran interaktywny albo tablicę interaktywną w sali i uczniowie stoją przy ekranie, a wy jesteście przy swoim komputerze i wspólnie rysujecie, no to jest taka imersja, że sobie nie wyobrażacie. Dokładnie. Także to otwiera niesamowite możliwości tylko przez to, że macie cyfrowy długopis do swojego laptopa. I jeszcze mała rzecz, bo tu się pojawił temat tabletów graficznych. Ty, Sebastianie, o tym mówiłeś i tutaj zwrócę uwagę, że jeżeli używaliście tabletu graficznego, którego ja się pochwalę od 2014 roku używałem, jak sobie zadałem pytanie, jak to informatycy, ci graficy rysują i kupiłem sobie rzeczywiście taki i on też mi zmienił styl pracy, ale jest jednak coś innego, kiedy nie widzisz tego swojego na ekranie, musisz się nauczyć, to co ty, Sebastian, powiedziałeś, że trzeba się nauczyć pracować z rysikiem przy tablecie graficznym. Jak mamy ekran i rysujemy po ekranie,
mnie to absolutnie nie ma żadnej, tak byście po kartce papieru rysowali, więc ta przeszkoda, jeśli mieliście na przykład trudność z tabletem graficznym, tutaj ona przestaje istnieć. Po prostu jest feeling, jakbyście po kartce papieru rysowali. I co też jest niesamowite, nie wiem, czy wy tak macie, jeszcze, nie wiem, z 8 lat temu, jakby ktoś mi powiedział, czy laptop, czy komputer stacjonarny, bym pewnie szedł w komputer stacjonarny. A zobaczcie, że teraz ta technika mobilna tak się zmieniła, że ja dzisiaj w ogóle nie myślę o komputerach stacjonarnych, w ogóle nigdy w życiu, nie? Więc zobaczcie, że to już nie jest problem taki, że komputery stacjonarne są mocniejsze niż laptopy. W jakimś tam specyficznym zastosowaniu tak, ale dla typowego Kowalskiego to laptopy dzisiejsze to jest i tak rakieta kosmiczna, nie? Macie tak. Telefony prawdopodobnie mocniejsze niż komputery, które kupicie. No na chwilę obecną tak, przy tych kwotach, o których mówimy, jasne. Dodam przy tym rysiku jeszcze, że tutaj kiedy piszemy faktycznie po ekranie, to takich opóźnień, nie ma opóźnień generalnie, nie? Piszemy tak, jakbyśmy faktycznie, tak jak to Dawid mówiłeś, pisali na kartce. W ogóle taka ciekawostka, bo do tabletów, do iPadów można kupić taką specjalną folię, która jest jeszcze tak delikatnie chropowata jak kartka. Żeby to uczucie pisania, to wrażenie pisania było jeszcze lepsze. Ale niestety tutaj mówimy o laptopach, a nie o iPadach. Nie, o tablet. No tak, tak. Ale znaczy, tak. Wiesz co, bo ty jesteś ekspertem właśnie od Maców i myślę, że niewielu z nas miało styczność. Ja nawet ostatnio ciebie pytałem przecież o porady dotyczące zakupów. W końcu kupiłem zgodnie z tymi twoimi poradami. Nie ukrywam, że mam problemy z tym sprzętem, walczę z nim i jakby on jest dla mnie wyzwaniem cały czas i stawia mi rzeczy pod górkę. Ale czy możesz nam trochę przybliżyć, jako praktyk, który przeszedł z Windowsa na system Macowy, dlaczego było warto? Opowiedz nam o tych Macach. Wiecie co, generalnie absolutnie nie uważam się za eksperta. Daleko mi do eksperta i mam wielu innych ludzi, których spokojnie mógłbym nazwać ekspertem. I powiem ci, Dawid, że mam takie wrażenie czasem, że z tym Maciem to jest tak, że musisz mieć kogoś, kto cię nauczy i potem ty to łapiesz od kogoś, bo mamy mnóstwo innych nawyków takich po prostu z Windowsa czy z innego systemu, nie? I ja też miałem tak, że był Michał, który mi pokazał, tu, pyk, 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 pyk. Ja mówię, ach, tak to działa, okej. Okay. Trzeba trochę wywrócić to myślenie. Natomiast generalnie zawsze byłem przeciwny, znaczy zawsze. Nigdy nie chciałem Maca. Po pierwsze był drugi, po drugi, wiecie, iPhone'iarze i tak dalej, Lance, aha, szaleństwo, ten maczek, jeszcze w białej torebce. Z futerki, to samo miałem, nie? To samo miałem. Starbucksik, Starbucksik. O właśnie, jeszcze do tego kawa, tak, latte, albo te mleko roślinne najlepiej, nie? Nie chcemy się z nikogo śmiać tutaj też, żeby nie obrazić. W każdym razie, wiecie co, miałem taką sytuację, że musiałem tworzyć filmy pod szkolenia, to było pod druk 3D, jakiś czas przed Laboratoriami Przyszłości. Pracuję z Adobe dość dużo i te filmy zaczęliśmy tworzyć w 4K, więc mieliśmy taki naprawdę dobry komputer, i7 procesor nowy, tam było 32 giga RAM-u, dysk SSD, naprawdę dobry komputer. I słuchajcie, to działało, ale trwało bardzo długo. I gdzieś tam pojawił się jakiś problem z grafiką i ktoś rzucił, że to może w takim razie spróbuj na Macu. Na Macu nie ma problemu z multimediami, na Macu nie ma problemu z tym. No i wiecie co, faktycznie to było tak, że zainwestowałem i trzeba było zainwestować. I wiecie też, bo to żadna tajemnica, że te komputery kosztują. I co się okazało, że zupełnie w ogóle to jest, jakby to powiedzieć, zupełnie inna kultura pracy, jeżeli chodzi o same media, o to jak to działa, bo tu są w środku jakieś procesory, które zupełnie inaczej to przetwarzają i nie będziemy wchodzić w to, jak one się nazywają i tak dalej, ale działa samo przetwarzanie grafiki, działa dużo szybciej. I jeżeli chodzi o tworzenie filmów, jeżeli chcemy tworzyć filmy w szkole z dziećmi na przykład, bo mamy sprzęt z Laboratoriów Przyszłości, to wtedy jak najbardziej to jest to, co na pewno pomaga. Dalej, ja sobie takie punkty wypisałem tutaj, na co zwrócić uwagę. Mam tutaj bezpieczeństwo. Słuchajcie, kwestia bezpieczeństwa i tego, ja może i tak, przekonuję się do bezpieczeństwa do Maca z tego, jak czytam takie, wiecie, wielkie afery, że temu już 2 lata próbują odhakować telefon, a temu próbują się 2 lata wejść na konto z Maca i nikomu nie daje Mac dostępu do tego konta i na pewno nikt tam nie wejdzie, tak? Chyba że znasz hasło, które poda ci właściciel. I tego się trochę trzymam i faktycznie trzymam jakby wszystko w chmurze z Maca. Pracuję w tej przeglądarce Safari, bo wiadomo, że większość osób to w Chromie ma zapisane hasła w Google Chrome, gdzieś tam po zalogowaniu się na konto. Nie do końca słyszałem o tym, żeby to było bezpieczne. Gdzieś tam też na to zawsze się zwraca uwagę. Więc czuję jakby, że ta kwestia bezpieczeństwa ma znaczenie. I okej, mam tablet taki, że mam komputer taki, MacBooka, że faktycznie sprawdzam, dotykam na odcisk palca
i od 3 lat nie zmieniam odcisku palca. Wcześniej miałem tak, że miałem komputer z Windowsem też odciskiem palca i w pewnym momencie mój odcisk palca się zmienił, w sensie już nie reagował, że trzeba było gdzieś to tam poprawiać. A tutaj faktycznie działa to tak, jak działało wcześniej, tak działa cały czas. Drugi fajny punkt, na który zwracam uwagę, to środowisko, to jeżeli, akurat widzę, że Zyta jest, cześć, Zyta też pracuje na Maca. Jeżeli mamy telefon, iPhone'a, jeżeli mamy do tego tablet, iPada, albo jeżeli mamy komputer MacBooka, czyli jesteśmy jakby cali w tym środowisku, to faktycznie jest tak, że ja robię notatkę na telefonie i z automatu ja ją mam w aplikacji notatka na komputerze. To wszystko pięknie przekłada. Ja akurat pracuję na tablecie z rysikiem. W momencie, kiedy piszę na tablecie, to mam od razu tą notatkę na komputerze też zapisaną. To jest niesamowita rzecz, ten ekosystem. Ja wiem, że możemy pracować w chmurze, mieć arkusze w chmurze i tak dalej, ale ja myślę o tym, że często, wiecie, wpadam jakiś pomysł do głowy i muszę to zapisać i zapisuję na telefonie. Jakbym miał tu notatki na telefonie, a tu notatki na komputerze, bo mi to na komputerze akurat na coś wpadłem. A tutaj akurat miałem tablet i zapisałem na tablecie i potem szukam, gdzie to było, to może to trochę jednak denerwować. Ale jeżeli mam to wszystko w tej jednej aplikacji z automatu, widzę, że się to dość fajnie sprawdza. I całe to środowisko, praca w chmurze, mam wszystko w chmurze, to jest naprawdę mega fajna rzecz. Bo ja dostęp do wszystkich plików mam z telefonu, z iPhone'a. Bo no tak, o tym mówiliśmy, nie? Tutaj, że to jest to środowisko. W każdej chwili mogę sobie wejść na wszystkie pliki, które mam w chmurze, czy to z komputera, czy z tabletu, nie? O multimediach trochę wspomniałem. No, tak, ja się wtrącę. Tak, środowiska. Wiesz co, ja się trochę wtrącę, Sebastian, bo jakby ja też chcę powiedzieć uczciwie, że jednak wydaje mi się, że MacBook, tak jak mówimy tutaj o tym środowisku, które też ostatnio mam w całości, czyli i mam tablet tam Era z rysikiem i się okazuje, że on może być monitorem bezprzewodowym i tak dalej. Tak. I to w tym takim tandemie rzeczywiście dobrze działa, ale kwotowo, jak policzysz sobie, że musisz ten, żeby to zobaczyć tą magię, to musisz wydać 20 tysięcy złotych, na przykład, żeby poczuć to, no może przesadziłem, ale no myślę, że nie. No tak zależy, jakbyśmy poszli w ery, to pewnie byśmy się w 15-16, to jest ogromna kwota i jakby to też chcę, żebyśmy tutaj jasno zaznaczyli, tak, że my nie rekomendujemy, bo to jest droga zabawa i iPhone'y przez to, że i te wszystkie rzeczy są tak skoordynowane, że ktoś wymyślił, że one pracują w tym ekosystemie i trochę nas mobilizują do tego, żeby wejść w ten ekosystem, już nie wypuszczają na zewnątrz, bo tak jest nam wygodnie, że tu jest dobrze, a potem dokup sobie słuchawki za 1500, a dokup sobie ładowarkę, kabel jakiś Lightning za 200 oryginalny i nagle się człowiek denerwuje za to, że okej, kupiłem sobie fajny sprzęt, a teraz każde kolejne urządzenie, zamiast mieć taniej, to mam jeszcze właśnie 300% jeszcze drożej. Właśnie, więc bądźmy na to gotowi, bo to może się okazać ścianą za na przykład pół roku, czy tam za rok, nie? To bądźmy ready na to. Natomiast wydaje mi się, że większość osób zaczyna od tego, że ma iPhone'a jako telefon, nie? I teraz jeżeli masz iPhone'a, wtedy możesz się zastanowić, czy nie prościej będzie ci kupić, nie łatwiej zainwestować w tym momencie w MacBooka, żeby gdzieś zacząć to środowisko tworzyć. Znaczy zacząć tworzyć, żeby być w tym środowisku, bo tu nie chodzi o to, że my teraz będziemy rozbudowywać, ale tak jest niestety, że potem się zastanawiasz, a to może jeszcze w takim razie to albo to. Ale żeby gdzieś tam, jeżeli masz iPhone'a, to zastanów się, nie? Chcę wam powiedzieć, że w liceum, w którym pracuję, wiele uczniów nosi w tej chwili iPady z rysikiem, w których prowadzą notatki, nie noszą w ogóle zeszytów, niekoniecznie to są też tylko iPady, bo też są Samsungowe te tablety, ale młodzież pracuje na tabletach i w zasadzie tablet jest dla nich większym telefonem. No tutaj właśnie, Dawid, kwestia chemii, o której mówiłeś, no to ja uczę głównie biochemy i jak rozmawiam z nimi, to mówię. To jest rewelacja. Wszystko, dlatego, tutaj szybka notatka. Jeszcze wszystkie podręczniki najlepiej mieć na tym tablecie. No i to odchudza, i to odchudza też plecak i to jest to, o czym jest mowa, czyli że jeżeli jeszcze nauczyciele... Tak. Nie, no i stąd myślę, że nie patrzmy na to w ten sposób, że my musimy kupić wszystko dzisiaj. Tak jak powiedziałeś, mamy iPhone, przemyślmy.
po co tak, mi tak, ten tylko jakość, z czego stronę, będę myślę. Korzystać. Ja z uwagi na to, że bardzo dużo pracuję na systemie office'owym i na bazach danych między innymi, no to dla mnie ten MacBook, który jest moim niedościgłym marzeniem, jest zawsze trochę za daleko, no bo zainstalowanie tego wszystkiego kosztowałoby ogromnie dużo, żeby zrobić te nakładki, ale nie w tym rzecz. Słuchajcie, tutaj padło pytanie, że my chcemy dokładać pieniądze do tego, co mamy dostać. To trochę patrzę na to inaczej. My mamy zadbać o swój komfort pracy. Jeżeli są, wcale nie jest powiedziane, że laptop za 2,5 tysiąca komuś nie wystarczy. Jeżeli on będzie go używał do operowania libru, tam dziennikiem elektronicznym, będzie wykorzystywał go do głównie pracy w chmurze, obojętnie googlowej, teamsowej, będzie pracował na prostych dokumentach, nie będzie przetwarzał na nich jakiś wielki grafik, prowadził szkoleń, nagrywał i dalej, to taki laptop za 2,5 tysiąca naprawdę spokojnie jako laptop przeglądarkowy, tu mówiłeś o Chromebookach, wystarczy. Kwestia tak. teraz, to o czym my tu rozmawiamy, tak, to o czym tu rozmawiamy, to nie jest kwestia tego, że będziemy kogoś namawiać kup więcej, tylko mówimy, nie. jeśli chcesz mieć komfort dla siebie pracy taki, że wiesz, że ci to będzie super odpowiadać, bo spędzasz przy tym mnóstwo rzeczy, bo jesteś nauczycielem biologii, chemii, bo chcesz pracować na takich czy innych rzeczach, to macie Państwo okazję wykorzystać ten bon na to, żeby sobie kupić coś droższego, na co dzień nie byłoby Państwa stać. Może wystarczy dołożyć w tym momencie 1000 zł, który będzie dodawał nam już większe możliwości. I tak na to spójrzmy, do czego będziemy ten sprzęt używać. Bo to jest, wiecie, tak jak z kupowaniem sprzętu sportowego, jak ktoś jeździ na nartach, to ta opowieść, co zrobił Adam, jest dokładnie ta sama, tylko po co mam kupować jakiś mega wypasiony sprzęt, który przy mgnieniu wiatru będzie miał różnice sekundowe przy skręcie, skoro i tak nie jeżdżę slalomem gigantem na kijkach, tylko się zsuwam z góry. Więc to pytanie sobie zadajmy, a potem my mówimy o tym, na co zwrócić uwagę. Na to, żeby było lekkie, żeby miało przyłącza, żebyście nie dali się Państwo wkopać. Jeśli ktoś korzysta z płyt CD, a jeszcze są takie osoby, jeszcze są nauczyciele, którzy na przykład z tego korzystają i sobie nie wyobrażają, że tego nie będą mieli, to też muszą o to zadbać, żeby ta stacja CD była. No chociaż nie wiem, już nie, już nie ma. Nie, już w nowej ofercie nie ma, nie widziałem już dawno. Ja słyszałem, że te płyty teraz się wiesza na balkonie, żeby ptaki odstraszały. O tych mówisz. Ja mam wystawkę taką, nie? Tak, zewnętrzne. To lada moment nie będą, ale coś się z tobą na przykład, Aka, zgodzę, tylko nawet bym powiedziała jeszcze szerzej, bo mówisz, że zadbajmy o swój komfort pracy, ale nawet możemy pomyśleć szerzej, bo kupujemy laptopa, pomyślmy o tym, nie po prostu do pracy, tylko kupujemy laptopa dla siebie, do wszystkich zastosowań, więc nie musimy myśleć o tym na takiej zasadzie, że dlaczego ja mam dokładać do mojego narzędzia pracy. To jest narzędzie pracy, ale także jest to wasz który będzie laptop w domu. Prywatny, którego możecie wykorzystywać, używać do wszystkich celów. I to ja jeszcze dodam jedną rzecz. Nie traktujcie też tego laptopa, jeśli nie chcecie, że kupujecie na przykład jako komputer, który będziemy rodzinnie korzystać i syn was naciągnie, żeby kupić kartę graficzną i będziecie kupowali laptopa za 6 koła, bo znowu kupicie coś dla wszystkich, syn będzie miał na czym pograć w jakąś tam gierkę, a wy znowu stracicie to, co wam ma usprawnić pracę. Bądźcie w tym momencie, jeśli możecie, egoistami i poszukajcie sobie naprawdę tego rozwiązania, które zadacie sobie pytanie, okej, jestem nauczycielem tego, chciałbym takie rzeczy. Zapytajcie ludzi, których znacie i teraz być może też cenną rzeczą jest to, jak znajdziecie jakiegoś laptopa w sklepie, nie kupujcie pod wpływem chwili, pod wpływem doradzania konsultanta w czerwonej czy w jakiejś żółtej koszulce, tylko tak, zapiszcie sobie model i na przykład wpiszcie na grupę właśnie naszą Laboratorium Przyszłości w Praktyce i napiszcie, co on ma i może się okazać ja albo ktokolwiek inny, słuchajcie, wam powie, słuchajcie, na to warto uważać, bo ma za mało złączy USB-C, będziecie chodzić z hubami, hub kosztuje 100 parę złotych i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że my wam wyliczymy rzeczy, powiemy
wam, możesz, ale pamiętaj, że to. Czy chcesz? Spoko. A ten sprzedawca w ogóle wam nawet o tym nie powie, więc i tak wam nie zginie. Jak macie bon wygenerowany, to pamiętajcie do 2025 roku. Jak macie w ogóle możliwość, poczekajcie, bo technologia za rok może być jeszcze lepsza i w tej cenie 2,5 koła kupicie na przykład lepszy sprzęt. Więc jak się nie spieszy, to no nie mam pojęcia, czy zrobić na siłę prezent. Uwaga, bo ceny na przykład spadają pewnych produktów też, bo wchodzą nowe modele. Ostatnio na przykład to się stało z iPadami 10, które też bardzo potężnie staniały, bo w zasadzie z dnia na dzień, więc też jeśli poczekamy... No, kupiłem drogo. Prawda? W zeszłym roku kupiłem. A później się okazuje, że to, nie wiem jaka była różnica, to 800 zł, 700-800 zł, słuchajcie, ten sam model jest tańszy. Dosłownie, nie wiem, tydzień później sprawdzacie cenę i jest tak dużo taniej. Więc faktycznie to, co Dawid mówi, warto zaczekać. Mamy jeszcze dużo czasu na to, żeby te body spożytkować. Jeśli piszecie, zachęcamy do tego w naszej grupie Laboratoria Przyszłości w Praktyce, bo no wiadomo, zaczęliśmy od laboratoriów, ale te laptopy, one też będą wspierały pracę naszą także w programie Laboratoria Przyszłości, więc jak najbardziej zachęcamy was do tego, żeby też dzielić się swoimi jakimiś uwagami, wątpliwościami. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, co bardzo was prosimy, hashtag laptop dla nauczyciela, tak? Hashtag laptop dla nauczyciela. Będziemy te wpisy także wpuszczać, więc mamy nadzieję, że dyskusja się wywiąże. Też mówiliśmy o tym, że to jest takie pierwsze webinarium o takich bardziej technicznych aspektach samego laptopa, ale oczywiście jeśli będziecie zainteresowani, to my też jesteśmy otwarci, żeby wspierać was jeszcze bardziej, prawda? Tak. Na tych kolejnych etapach działań. No. Ładnie poszło, słuchajcie. Ja myślę, że zostało nam, powiedzieliśmy dużo ważnych rzeczy. Ja znowu się pozwolę tutaj lekko podlansować, w sensie podlansować, bo przygotowałem też taką listę 10 rzeczy, takich w zasadzie z mojej perspektywy. No i też wkleję wam tutaj na czacie tę listę moich tam rzeczy, które rzeczywiście przed zakupem warto sobie zadać pytania o to, po prostu. I wtedy podejmiecie decyzję, myślę, że bardziej świadomie. I myślę, że tutaj idźcie w tym kierunku, żeby zrobić sobie, uwaga, powiem ładnie, dobrze. I bądźcie, dopytajcie o technologię, zapytajcie, nie dajcie się omamić, że się nie da, może się da, może wystarczy zapytać o innego producenta, może Dell, może Asus, może Acer. Pamiętajcie, że sklepy często mają podpisaną umowę z jakąś konkretną marką i w danym miesiącu handlują tylko daną marką, bo mają lepszą prowizję i oni wam nawet nie powiedzą, że Dell ma takie rozwiązanie albo HP ma takie rozwiązanie. Chodzi o to, że tutaj, jak zapytacie na przykład tutaj na tej grupie, to my nie jesteśmy związani z żadną marką, znaczy wiadomo, że Sebastian z Maciem, ale to już wiemy, że on ma od Apple płacone, tak brzmiało. Nie, żartuję ale, oczywiście. Ale w jabłkach, płacą w jabłkach. No, w jabłkach, no, w jabłkach no, ale w jabłkach. Są nadgryzione. No to właśnie, są używane. Ja od siebie mogę powiedzieć tak, nie to, że ja używam dużo, ale być może bym podpowiedział wam, żebyście sprawdzili sobie te Chromebooki, jak zobaczycie. Może kliknijcie. One tak fajnie wyglądają, w sensie są lekkie, może dużo tańsze niż Windowsowe i Macowe też w ogóle. Szybko się uruchamiają. Słuchajcie, bateria to w ogóle tyle trzyma, że kosmos. Nie starzeją tak bardzo, prawda? Tak, więc bezpieczne są. Nie powiedzieliśmy. Ja ładowałem z 4 dni temu ten komputer, nie? I też jest okej. Okay. No, ale twój kosztował 4 razy więcej, więc wiesz, dlatego ci trzyma tak długo, nie? Tak. No, niż Chromebook, tak, nie? I mam też w plecaku 2 akumulatory, nie? A, no widzisz. No, więc... Nie, no żartuję oczywiście z tymi akumulatorami, ale faktycznie tutaj cena tak jest, nie? Że bateria w Macach trzyma długo, naprawdę długo i dobrze, ale też na tą cenę trzeba zwrócić uwagę. Słuchajcie, jeszcze tylko tak, bo były kiedyś pytania o tego MacBooka Pro, to ja tylko dorzucę, że MacBook Pro ma wentylator, MacBook Air tego wentylatora nie ma. I tu nie ma problemu, jeżeli nie pracujecie z multimediami, śmiało MacBook Air. Jeżeli dobra, to jak już mówimy o tych MacBookach różnicy, to powiedz mi Sebastian, bo ja dobrze z tego co pamiętam, tak, MacBook Air ma chyba jedno tylko USB-C, wiem, że ma malutko tych wyjść i chyba w ogóle nie ma HDMI. I nie ma HDMI, czyli on nie ma HDMI. Czyli pamiętajcie, trzeba przejściówki wtedy. O właśnie, nie, to pamiętajcie o tym, że te złącza, bo na przykład w szkole bardzo często podłączacie się pod rzutnik albo pod tablicę. Już coraz rzadziej są VGA, gdzie trzeba na te stare ale kable są jeszcze analogowe. Ale bardzo często już teraz.
Nie? Czyli no, u ciebie w szkole. No to u ciebie w szkole może. No, no ale nie będę mówił, nie będziemy promować nazw monitorów, no, także nie będziemy tutaj. No, ale no, albo na przykład wiecie, na przykład słuchawki, co się okazuje, na przykład taki niby przeżytek, nie? Wejście na słuchawki, jak na przykład robimy sobie rzeczy, to okazuje się, że na przykład w niektórych laptopach, poprzez to są takie małe i cienkie, to już pozbyli się w ogóle wejścia jack na słuchawki. Co znowu się okaże, jak będziecie mieli, nie wiem, indywidualne zajęcia i chcecie sobie założyć słuchawki, żeby uczeń was słyszał, okaże się, że wasz laptop przyjmie tylko i wyłącznie słuchawki na Bluetoothie, które są stosunkowo droższe, a wy ich prawdopodobnie nie macie. Tak sobie zakładam, więc to są takie pierdoły w tych wszystkich, wiecie, dziureczkach, nie dziureczkach, ładowareczkach, sreczkach. I potem się okazuje, człowiek nie wiedział i mówi, a nie zapytałem. No tak, ty nie zapytałeś, sprzedawca nie zapytał i się okazuje, potem po dwóch tygodniach wchodzisz, otwierasz, mówisz, kurde, gdzie jest ta dziurka do tych słuchawek? I moje nie działają. No i znowu kolejna przejściówka, szukanie, kolejna kwota i tak dalej, więc no to są te pierdoły, o których rzeczywiście czasami jest tak, że nie pomyślimy. Tak, tak. Tak, no ucząc angielskiego nawet, nie? Ja akurat też pracuję, uczę języka, znaczy też pracuję, wszyscy pracujemy, ale uczę języka angielskiego i słuchajcie, podpinając głośniki, podpinamy się najczęściej pod jacka, tak? Jeżeli mamy jakieś wieże i tak dalej, więc warto o tym też pomyśleć, jak ja ten komputer będę wykorzystywał, jeżeli będę w pracy. Jasne, mamy swoje głośniki Bluetooth albo przynosimy, ale to jest następne narzędzie, tak? Zawsze warto to dostosować a do siebie. A torebka i piórniczek już pękate. Już pękate, już dokładnie tak. Dokładnie. I ostatnia praktyczna rzecz, która mi przychodzi na myśl, słuchajcie, którą odkryłem całkiem niedawno. Jak będziecie mieli komputery, w których będzie taka ładowarka na te stare typu, takie te okrągłe, wiecie, to ładowanie. I czasami jest tak, że macie ładowarkę tą klasyczną i uwaga, są jeszcze te porty USB. To bywa tak, że niektóre USB ładują też komputer. I na przykład waszą ładowarką od telefonu możecie ładować komputer. Wtedy to się nazywa Power Delivery w USB-C, taka opcja. I się okaże, że tą ładowarkę, która ma to niestandardowe wyjście, możecie sobie schować w szufladzie, a ładować sobie ładowarką od telefonu, no to mocniejszą trochę, ale komputer. I to wtedy warto też zwrócić uwagę, czy jest możliwość ładowania komputera przez USB-C. Tak to się fachowo nazywa i to wam ktoś powie. I w drugą stronę, niektóre USB-C, czyli te malutkie, co macie w telefonie, potrafią podłączać monitory. I na przykład teraz ta technologia o tyle się rozwinęła, że na przykład jak chcecie mieć mały monitor albo taki przenośny, czy cokolwiek innego drugi, to nagle się okazuje, że on tylko i wyłącznie obsługuje USB-C, a nie HDMI. I na przykład to się nazywa DisplayPort. O, czy w USB-C ma DisplayPort, warto zapytać, czyli ten, że obraz wysyła przez USB-C i wtedy nagle się okaże, że macie komputer, który ma HDMI, to spoko, podłączycie do rzutnika w sali lekcyjnej, ale kupicie sobie nowy monitor, widzimy, na biurko, a się okazuje, że one mają już teraz przez USB-C podłączenia i dużo lepiej działają, więc to są takie pierdoły nawet w tych, wiecie, w złączach. Ono wygląda tak samo jak w telefonie, nagle się okazuje, że jeden laptop to obsługuje, a drugi tego nie obsługuje i niby wszystkie kosztują 2,5 koła, ale tam w tym jednym, jakbyś dopytał, czy ma ładowanie przez USB-C, to on to ma. I to jest taka niewielka różnica, w której mówię, kurczę, to jak mam zapłacić taką samą kwotę, to wolę już mieć tą funkcję, niż jej nie mieć. O, tak. Tyle chciałem dodać na koniec. No to co, słuchajcie, wszyscy możemy teraz możecie pogratulować naszym tutaj bywalcom. Ja teraz chciałbym zapytać, bo mnie bardzo interesuje, wy jesteście teraz, wracacie prawdopodobnie ze szkolenia Corbo, Aga i Sebastian. Słuchajcie, w mojej szkole, takie szczęście. I było stres? Super, ale no nie dziwię ci się. Po prostu Sebastian jest genialny. Słyszałem. Więc ja mam klocków Corbo, ale chyba... Muszę do liceum. Koniecznie, wtedy Sebastiana, naprawdę na szkolenie po prostu. I będą licealiści mieli korbę na klocki. Słuchajcie, no dokładnie. Ja tylko chciałbym tutaj też zarekomendować, bo myślę, że to jest też taka nasza rola i byłoby nam miło, gdybyście też wiedzieli o tym, że my po prostu też czasami szkolimy z różnych rzeczy. Tutaj padła informacja, żebyśmy zrobili szkolenie z tych rysików, jak to funkcjonuje. Tak, więc ja myślę, że Aga, możemy się dogadać i niby taka pierdoła, która jest taka oczywista, wielu nie wie w ogóle, co można z tym za cuda robić, nie? Więc... A nie wiesz, jak bez tego się obejść. W ogóle nie ruszam się z domu, jak bez ręki. Więc Sebastian... A potem dzieci w szkole. Sebastian szkoli, na pewno jest tak, ekspertem od robotyki, Lego, Corbo, klocków. Od razu, ja wymienię, w czym, do kogo możecie się zgłosić, jakbyście szukali, bo to jest tak, koniec roku szkolnego, wiemy, że jeszcze jakieś budżety na szkolenie zostały, wiemy, że macie najlepszych przed sobą teraz, w ogóle w całej grupie są tutaj fajni eksperci, więc myślę, że będzie miło nam, jak usłyszycie to, że możecie na nas liczyć i na tych, których nie ma teraz na live też, jak na przykład Martę Florkiewicz-Borkowską, czy Sylwię, która dołączyła, czy Zytę Czechowską, która ma swój ośrodek doskonałej nauczycieli. Teraz tak, Sebastian, to czym można się do ciebie zgłosić? Klocki konstrukcyjne, roboty, oczywiście Lego, Corbo jak najbardziej, druk 3D,
No chyba tyle, na spokojnie. Plotery nie? Jeszcze, prawda? Plotery, plotera mi się też zajmuje, to jest fajna temat, rzecz. Super. Plotery laserowe i zabawa, wykorzystanie. Generalnie Steam, możliwe. Jeżeli mamy te wszystkie narzędzia, które planujemy w przyszłości, jak to połączyć, czy dodać, no to jak najbardziej mistrzowie robotyki tutaj. Też tak. W tym wszystkim działamy. Nie? No jest najlepszy w tym, co robi to ponoć. No ale obok niego siedzi nasza królowa, przepraszam bardzo, tików, Aga Halicka. Aga, ja wiem, że to jest cała lista wszystkich twoich możliwości, ale myślę, że ty najlepiej wiesz, jaką masz aktualną ofertę, co tam w ogóle czarujesz. Dawaj. Znaczy, oczywiście najwięcej to jeśli chodzi o różne narzędzia cyfrowe, które wspomagają pracę nauczyciela i to są nauczycieli różnych przedmiotów. Czyli tak jak wiecie, Canva to teraz tak się kurczę rozrosło, że równe poziomy, prawda, od podstaw do bardzo już zaawansowanej sztucznej inteligencji w Canvie i dodatkowych aplikacji. Geniali, Wakelet, ale cała masa innych narzędzi, nawet nie jestem w stanie ich teraz wymienić, a coś, co jest teraz takim hiciorem, myślę, że najwięcej szkole właśnie z tego tematu, to jest sztuczna inteligencja w edukacji. I naprawdę, naprawdę jest na to wzięcie. Szkolenia są praktyczne i też dość długie, bo to 3-4 godziny zegarowe, słuchajcie, bardzo praktycznych warsztatów, gdzie przechodzimy przez różne narzędzia i nauczyciele właśnie uczą się, jak chociażby pisać skuteczne prompty, jak generować grafiki. Też pokazuje różne narzędzia, ale no bo też mam wrażenie, że staramy się to robić też mądrze, tak, i pogłębiać też te wiadomości, żeby to nie była tylko taka wiedza powierzchowna. To myślę, że teraz to jest to, co chyba tak najwięcej. No i od 3 tygodni tutaj certyfikowany Log Education Academy Teacher Trainer, tak, że dołączyła do naszego grona. Tak, tak, i tutaj też właśnie zaczynam współpracę z Moje Bambino w tym obszarze też szkoleń z Lego Education. No to dzięki Sebastian, to jest za motywowanie i za w ogóle. Tak się tutaj uczymy dla was. No dobra, a Beata, z czym do ciebie możemy się zgłosić? Ty jesteś ekspertką od informatyki, dobrze wiemy. Tak, no ja jestem ekspertką informatyki i zajmuję się wieloma rzeczami, dlatego to jest taka szeroki dość wachlarz, bo taką pierwotną ideą, którą robię, to zgromadzenie was wszystkich i sprawdzanie, żeby wszyscy eksperci byli dostępni. I między innymi po to powstała sekcja informatyki szkolnej, na której Państwo możecie znaleźć mnóstwo rzeczy, no ale też dużo z tych aplikacji, które są dzisiaj dość nieodzowne w pracy nauczyciela, głównie zajmuje się sprawami, jak tą pracę nauczyciela zorganizować poprawnie, czyli taką kulturą pracy, żeby ona była dość efektywna i nie powielała pewnych błędów, także zarówno prezentacje, jak w Geniali, w innych mediach, jak Wakelet, jak gromadzenie materiałów, ale też zostałam nieskromnie, powiem, nazwana parę razy królową Excela i okazuje się, że wykorzystanie dobre tego programu jest w wielu dziedzinach bardzo potrzebne. Tak też przygotowałam takie szkolenia dla nauczycieli, jak mogą sobie pewne rzeczy pobrać, 4 kliknięciami dostać informacje, o które pyta ich dyrektor, a wcale nie jest to konieczne siedzenie wielogodzinne i sprawdzanie. Ja zawsze twierdzę, że Excel potrafi wszystko poza zrobieniem kawy, ale znalazłam ostatnio nawet na to rozwiązanie, ale to na tych szkoleniach pokazuję Państwu jako gadżet. Robi kawę. No i oczywiście robi kawę, tylko trzeba wiedzieć, jak to zaprogramować, jak zapisać w Excelu jakimi funkcjami. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was jako nauczycieli do konkursów, które prowadzę. W tej chwili kończymy w Małopolsce zbierać konkurs informatyczno-polonistyczny Moja Szymborska i właśnie wykorzystanie Canwy do tego rewelacyjne, bo powstają filmy do wierszy Szymborskiej. Kilka miałam okazję już podejrzeć w trakcie pracy, są świetne, ale też zapraszam Was do konkursu GEEK, czyli gry genialne, eksperymentalne, komputerowe w tym roku razem z Naczelną Organizacją Techniczną. Wynalazcy i wynalazczynie. W związku z tym mogą się pojawić bardzo ciekawe gry i do tego Was zapraszam, żeby, no właśnie, wtedy te laptopy mogą się przydać do czegoś, bo może będzie można coś jeszcze sprawdzić. No i to tak myślę, że tyle. Natomiast my Państwa jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby siąść na spokojnie, jak już dostaniecie ten bon,
i nawet przyjrzeć się swoim nawykom w pracy, swoim nawykom przy laptopie, tym, co was drażni, co byście chcieli poprawić i właśnie wykorzystać to na to. Bo te nawyki w pracy to jest to, z czym najczęściej pracuję z nauczycielami. Jak w każdej dziedzinie najtrudniej jest zmienić coś, co się robiło naokoło, na coś, co się robi jednym kliknięciem. Tak jest. No i to pytanie, słuchajcie, czy będzie słychać kliknięcie, czy nie, bo to też czasem właśnie może trafić. Nie? Tak, ale wiesz, dokładnie. Dawid, to zanim skończymy to, bo nie ma z nami Zyty na live, tylko jest na czacie. Tak, podała. Wiecie o super ośrodku, który Zyta prowadzi, doskonalenia. NODNZ-Czechowska.pl. Tak, akredytowane szkolenia, więc tam też znajdziecie szkolenia wielu z nas. Nie wiem, czy wszyscy nasi tam eksperci są, ale na pewno zdecydowanie większość. I też oczywiście zachęcamy gorąco do korzystania z tej oferty. No, dokładnie tak. Ja się jeszcze też pochwalę, wtrącę. Ja też szkolę trochę tam nauczycieli, tam ciut. Gdyby ktoś miał ochotę, to w akademiapanabelfra.pl zobaczycie tematy aktualne, oczywiście też aplikacje AI, ale moje ukochane audio, wideo, czyli szkolny podcast, jak nagrać radio, jak wykorzystać te laboratoria przyszłości, czyli te wszystkie kamery, mikrofony i coś, co kocham na każdym szkoleniu, czyli uwaga, jak nauczyciel za pomocą smartfona ma nagrać sobie swoją własną wideolekcję, zmontować ją na telefonie i oszczędzić swój czas, bo uwaga, za te pieniądze powinniśmy pracować sprytnie, a nie dużo. To jest moje hasło szkoleniowe. Bardzo dokładnie tak, więc tak. No, taka więc, idea naszych szkół. Tak. Druk 3D i co jest najważniejsze, wszyscy, którzy tutaj są w grupie adminami i tak dalej, to są praktycy. To właśnie to jest tak, że my nie jesteśmy handlarzami żadnej technologii, tylko my jesteśmy tymi, którzy pracowali, pracują z tą technologią, wykorzystują i dzielą się tym doświadczeniem. Jesteśmy też nauczycielami tablicowymi, czyli takimi, którzy na co dzień zmieniają siebie, bo zmieniają się uczniowie. To też jest kluczowe, więc jakby nie mamy stałego jednego scenariusza, w którym latamy 5 lat, tylko my ciągle te scenariusze w ogóle zmieniamy, bo na przykład jestem przekonany, że Agnieszka z szkoli ze sztucznej inteligencji inaczej niż ja i nagle się okazuje, że pewnie to by było i tak komplementarne, czyli nawet jak przejdziecie sobie jedno szkolenie ze sztucznej inteligencji, na przykład u Agnieszki, to możecie sobie później wziąć na przykład u kogoś innego i się okaże, że połączą te narzędzia jeszcze bardziej. Bo to jest tak ogromne pole do jakby łączenia kropek, że jedno szkolenie czasami tylko otwiera drzwi, ale wcale nie zamyka i nie wyczerpuje tematu. Więc też myślcie o tym po prostu, że to nie jest tak, że odhaczyliście sobie temat. Może dopiero zaczynacie w niego wchodzić i ktoś was rozgrzał do niego i warto było na przykład radę pedagogiczną poprowadzić w kolejnych trzech tematów u innych ekspertów, bo nagle się okazuje, że można z różnych perspektyw pozbierać sobie coś dla siebie, bo czasami ta strategia szkolna jest taka jałowa, na zasadzie bierze się 3 różne tematy albo 5 różnych tematów w ciągu roku i ci nauczyciele są rzucani. Trochę tam. A marzyłbym o takim szkoleniu, że na przykład bierze się na warsztat w tym roku, nie wiem, AI na przykład i w tym roku bierzemy 3 różnych ekspertów, nie wiem, Łukasza Gierka, właśnie Agnieszkę Halicką, kogoś tam jeszcze od sztucznej inteligencji i nagle się okazuje, że ten nauczyciel ma taką perspektywę, że znajdzie coś dla siebie w tym AI-u. A tak jak wiemy dobrze, jak szkolimy w tych 3-4 godzinach, czasami się okazuje, że nie trafimy do każdego z tym, czego on potrzebuje, więc to tak polecamy. Tak, warto, żeby prawda, pogłębić temat, a nie tylko liznąć wszystko po wierzchu, prawda? Dużo różnych szkoleń, później zostajemy z niczym, bo nie wiemy nawet, jak to zastosować. Gdzieś dokładnie. Coś wiemy, słyszeliśmy, że jest coś takiego, ale prawda, nie są to jakieś narzędzia praktyczne. Tak jest. Także polecamy się. Wszyscy znajdziecie nas na różnych naszych stronach, na profilach osobistych, na różnych miejscach, które gdzieś tam ogarniacie, więc pamiętajcie, no, jak coś, to pytajcie też na grupie, że szukacie czegoś, to wam też polecimy, kto może szkolić, bo jak nie ktoś z nas, to znamy, na pewno znamy ludzi, którzy to robią dobrze i jesteśmy w stanie polecić, bo myślę, że szkoda waszego czasu na kiepskie szkolenia. I to jest kluczowe, że bo wiele razy mieliśmy szkolenia, które były niedowożone i się zawiedliśmy szkoleniami, a wystarczy wziąć innego trenera i nagle się okaże, że ten sam temat można tak pięknie ograć, że po pierwsze nie będziecie wiedzieli, kiedy przerwa, bo czas wam minie od razu, a po drugie będziecie chcieli z tego korzystać już dnia następnego. I tak my szkolimy. Także dziękujemy wam bardzo. Nie było przerwy przez 3 godziny. Trzy godziny zegarowe szkolenia. Słuchajcie, już trzymali siku. Się skończyło i no. W ogóle wow. To są najlepsze, ja też uwielbiam te szkolenia. Dobra. To naprawdę rewelacja. I pamiętajcie, hashtag laptop dla nauczyciela. Jeśli chcecie zadać jakieś pytanie, coś, to...
Nagranie z tego, słuchajcie, nagranie z tego spotkania dzisiejszego będzie na pewno na grupie Laboratora Przyszłości. Nie zmienimy tutaj nic w tym temacie, więc jeżeli czujecie, że to jest dla kogoś wartościowe i ktoś mógłby skorzystać z niego, z tego nagrania, to po prostu zaproście ich do grupy Laboratora Przyszłości. No gdzieś musi poszukać sobie, bo jak wszystkie, gdzieś wideo, po prostu jak wchodzi na grupę, to niech nie skróluje, bo widzicie, tutaj tych tematów jest bardzo dużo, więc nie wiem, czy go przypniemy, nie mam pojęcia, jaką tam technikę sobie wybierzemy, ale jakby coś, to niech kliknie w wideo, niech poszuka. Na pewno nie zlikwidujemy go, tego nagrania, więc no to tyle. Więc bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami w tak licznym gronie. Dziękujemy wam za komentarze. Mamy nadzieję, że podzieliliśmy się naszą wiedzą i tyle. No, do zobaczenia w następnym temacie, który będzie spontanicznie zorganizowany jak każdy inny. Trzymajcie się, dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia.